Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej lekcji malowania. Dzisiaj zaprosiłem tutaj Panią Martę. Dzień dobry. Bo mamy wyjątkowe święto, a mianowicie Dzień Kobiet. Proszę, proszę się poczęstować kawą, Pani Marta. Dziękuję bardzo, jest jeszcze bardzo gorąca. Ale... No cóż, Pani Marto, wiosna idzie. Tak, wiosna. Wiosna idzie. Pomalowałoby się chętnie. Tak, pomalowałoby się, a najbardziej pokój. Pokój też, oczywiście, ale okazuje się, niestety, że nie mamy farby. I co teraz? Bieda, Panie Wiesławie, bieda. Bieda, bieda, ale w każdej biedzie można znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Mianowicie okazało się, że mam tu odrobinę kawy. O. Proszę bardzo, jest to zwykła kawa, rozpuszczalna, zobaczcie. O. I dzisiaj sobie spróbujemy malować właśnie za pomocą tej kawy. Czy Pani kiedyś próbowała już malować kawą? Kawę próbowałam, ale malować kawą nie. Nie, no to dzisiaj będziemy próbowali. Dobrze, potrzeba nam oczywiście do tego malowania kawa. Dwie takie palety. O, proszę bardzo, Pani Marto. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę sobie wsypać na tą paletę troszkę suchej. Oj. Suchej kawy. Taka łyżeczka powinna wystarczyć. Zresztą zawsze można dosypać oczywiście. Proszę, oto woda. Tak? Co? I wlewamy sobie tu z drugiej strony, wlewamy sobie odrobinę wody. O, mniej więcej tak. Sobie tak trochę przestawię, że to, o właśnie. No na tej palecie chodzi o to, żeby woda nie całkowicie rozpuszczała tą kawę, żebyśmy mieli różne odcienie, ale do tego za chwilę dojdziemy. Możemy robić na kilka sposobów malować, bo to kawa zachowuje się jak farba właściwie, więc możemy zadać globalnie, malując jakby dużymi plamami, a możemy zrobić jakiś szkic. Zrobię tutaj taki szkic takiej róży. O. Która jest kwiatkiem popularnym. Łatwo się szkicuje. Proszę. O. I zrobimy taki bukiecik. Mały. Jedna tam duża różyczka. Druga jakaś mniejsza z boku. No, mamy szkic wykonany. Pani Marta, o, taki tulipanek jakby. No, nie tak. Bardzo ładny kwiatuszek, bardzo ładny kwiatuszek. No i teraz możemy sobie już przystąpić do malowania. Oczywiście przyda nam się ta woda tutaj i kawa. Moi drodzy, jak stosujemy tą technikę? Rozcieńczamy sobie tą kawę, ale tak jak już powiedziałem, w zależności od potrzeby mieszamy sobie z różną ilością kawy. Jeżeli chcę zrobić jaśniejszy odcień, biorę odrobinę, uzyskując taki właśnie jasno-brązowy kolor. I teraz sobie tego kwiatka tutaj zrobię. Podobnie jak w technice akwarelowej, nakładamy sobie kolor. Zobaczcie, jeżeli użyłem troszkę więcej tej kawy, ten kolor staje się głębszy i mocniejszy. O, już ten mój, mam nadzieję, że to widać, może do kamery skieruję. Proszę bardzo, widzimy, w zależności od ilości tej kawy uzyskujemy jasne odcienie lub ciemniejsze. Malujemy tylko odcieniami brązu. Ta kawa ma bardzo ładny kolor, taki czekoladowy, to też zależy od kawy. Ja powiem, no trudno jakąś szczególną polecić, to musimy sobie sami jakby wypróbować, która kawa najlepiej się nadaje do malowania. No i tutaj nakładam kolor globalnie, a potem będę sobie
kontury, szczegóły. Tak jak w przypadku akwareli, robimy w ten sposób, że robimy od najjaśniejszych odcieni, zmierzamy ku ciemniejszym. Ale pachnie kawą. Tak, tak, bo tutaj mamy przy okazji ten dodatkowy efekt, mianowicie zapach. Stymulację. Dodatkową stymulację. Możemy sobie w miłe popołudnie popijać kawę i malować kawą. Jest to praca relaksująca i uspokajająca. Kawa zachowuje się bardzo podobnie do jakiejkolwiek farby wodnej, a najbardziej zbliżona jest właśnie do akwareli, ponieważ lekko się rozprowadza, rozpuszcza i po wyschnięciu można jeszcze modyfikować motyw, ponieważ ona nie staje się wodoodporna, można ją potem rozpuszczać jeszcze i na przykład nanosić jakieś poprawki, jakieś delikatne zmiany. Dobrze, teraz jak mamy taką podmalóweczkę, to możemy przejść do bardziej zdecydowanego koloru. Ja tutaj wymieszam kawę aż do postaci takiego gęstego płynu i zobaczcie, teraz mogę uzyskać takie mocniejsze linie. No i teraz będę robił kontury właśnie za pomocą tego ciemnego koloru. Uzyskujemy go przez stopniowe dodanie kawy. No, z tą techniką musimy się indywidualnie zapoznawać, żeby wyczuć jej możliwości. Na początek właśnie są dobre takie motywy, mniej skomplikowane. No, jak tam pani Marto idzie? Bardzo dobrze. Widzę, że ładnie. Bardzo się tutaj relaksuję. O. No, jest to bardzo przyjazna technika, bo tak naprawdę nie wymaga wielkiego angażowania technicznego takiego. Nie musimy mieć jakichś farb, jakichś specjalnych rozpuszczalników czy innych mediów. Wystarczy tak naprawdę woda i odrobina kawy rozpuszczalnej. I już możemy oddać się tej radości tworzenia. Nasze prace powoli finalizowane są. Moi drodzy, jak widzieliście, jest to technika łatwa i dość przyjemna. Nasze prace są prawie skończone. Oczywiście, co jest ważne, pani Marto? Kawa. Kawa i podpis pod naszą pracą. Jeszcze musimy sygnować podpisem oczywiście. Możemy pozostawić te prace do wyschnięcia, ponieważ są jeszcze troszeczkę mokre. Ja myślę, że moglibyśmy na samo zakończenie pokazać te nasze prace tak w stronę naszych oglądających. Ojej, mi chyba spłynie. Ale tak, chociaż w ten sposób. Moi drodzy, odwracamy tak do kamery. Zobaczcie, taki jest efekt właśnie tej naszej pracy. Jest to praca wdzięczna, miła i przyjemna, aromatyczna można powiedzieć nawet. Także chciałem bardzo pani Marcie podziękować za tą współpracę. Ja również dziękuję. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie i zachęcam też do spróbowania w domu właśnie tej techniki. Chciałem
tym miejscu jeszcze raz złożyć życzenia wszystkiego najlepszego naszym paniom drogim, panie Marcie. Dziękuję. I wszystkim paniom, które obchodzą dzisiaj święto swoje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.